Cześć, witajcie, tu Krzysiek. Krzynol. Kiedyś miałem taki zrobić filmik, dawno już mnie proszono, jak palić kominkiem w sposób ciągły. Się może kupa ludzi pali, ale ja pokażę, jak ja to robię. Mam taki kominek. I na przykład potrafię palić ciągle przez, no tydzień to jeszcze chyba nie, ale 5 dni. Dzisiaj jest czwartek, 12. I rozpalam. Będę jarał. Będziemy palić to do niedzieli. Tak, załadowane mam drewienko. Zawsze przygotowane po paleniu i czyszczeniu. Ale ktoś powie, że mam brudne szyby. Ale już się nie przejmuję tym. Ciepło ma być, nie tam szyby. I rozpalam. Czwarta godzina, nie 12, przepraszam. 14. Będzie się palił czwartek całą noc, piątek i całą noc, sobotę całą noc i w niedzielę już od rana nie będzie dokładane, będzie wygaszane. Także rozpalamy. Będę wam pokazywał z dnia na dzień, jak to wygląda, ile się gromadzi popiołu. Ja nie posiadam tutaj popielnika ani szybra. Mam tylko dopływ powietrze regulowane. Kominek się nazywa Kitchen, czy ta obudowa się nazywa Kitchen, coś tam znajdę potem, to wam powiem. Kominek marki Dobre. No jechane. On już się rozpali. Czym palę? Palę wysuszonym sezonowanym bukiem, dębem i brzozą. No, i on już poleci. Dobra, zobaczymy czwartek, 14. Zobaczymy się później. Tak wygląda po 5 minutach po rozpaleniu. Zamykam, bo strzela. No dobra, się jara, tu będę dokładał. Zobaczymy się wieczorem. Dobra, jest godzina 16, 2 godziny minęły. To już jest rzeźnia. 19 stopni było. W domu jest już 21. Tam mam rozprowadzenie na piętro. No dobra. Klocuszek. Drugi. No i starczono 2-3 godziny. Słuchajcie, minęły 3 godziny, z tych dwóch pieńków zrobiło się tyle. 18 dokładam jednego, to się ładnie wypali do żaru i na noc w okolicy 22 czy 23 dorzucimy już sat nocny. Czwartek, 23, no prawie północ. Ważne jest to, żeby przed nocą drewno było wypalone i została tylko kupa żaru. Spróbuję to załadować. Nie wiem, czy dam radę jedną ręką. Obawiam się, że nie. Ale zobaczcie, załaduję wsad na noc. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Wygląda to tak. Czyli trzy duże. Akurat się zmieściły trzy duże kloce. Teraz co? Przed samym tak, zamykam. Pozwolę mu się trochę rozpalić. I przeduszam powietrze. Odrobinę, mała szpara. No już. Zamykam dopływ powietrza.
I się jarę do rana. Cześć. 7 rano. Piątek. Zobaczymy, co tu po nocy się wytworzyło. W dworze minus 11. W chałupie 20. To, co wczoraj załadowaliśmy, dzisiaj wygląda tak. Dużo się nie wysypało, bo czasami się wysypuje, wiadomo jak to. No. No i teraz już palenie dzienne. Już muszę nanieść drewienka. Cyk, powietrze. Ten na maksa. I to się rozpala w ciągu paru sekund. Piątek, 9 rano. Muszę nanieść później drewna. Załadowuję mały wsad. O. Taki sobie tutaj robię wsadzik. I jadę na parę godzin do pierwszej do roboty. 4 godziny to wytrzyma. Bez problemu. Oczywiście najpierw. No się przy takim, słuchajcie, przy takim żarze, co tam jest, nie trzeba dawać powietrza, żeby to się rozhajcowało, bo to już od razu, jak widzicie, startuje temperatura, tam jest rzeźnia. Na dworze minus 11, w domu 21, bez grzania na ostro, tylko dla podtrzymania. No i dobra, zostawiam to w ten sposób. Tak zawsze układam, słuchajcie, że jak się będzie robił popiół z tego, to żeby mi nie wypadało tutaj, bo ja nie posiadam popielnika, to tam nigdzie nie wpada, więc ten popiół się gromadzi. Z 4 dni, pokażę Wam, jak to będzie w niedzielę, z 4 dni popiół spokojnie się mieści. Aktualizacja, piątek, 13. Nie było mnie 3 godziny. O, tak to wygląda teraz. Przez 3 godziny ten wsad, który był to włożony, się zjarał do takiego momentu. To się jeszcze spokojnie będzie palić godzinę, nie ma potrzeby. Ale ja sobie naniosłem już drewna. Spójrzcie tu. Spójrzcie tu. O, elegancki stosik. Mam zdrowotny, daleko nie mam. Spokojnie, przez pokój mogę sobie to przenieść. Tu mam takie dwa niewymiarowe, to je... włożę i myślę, że będę miał spokój na następne 3 godziny. O. Dodam. Aktualizacja za jakiś czas. Aktualizacja, piątek, godzina 18 czy 19. Co my tu mamy? Aha, ktoś dołożył. Moja małżonka kochana sobie dołożyła, bo jest zimno. No dobra, cały czas jest żar, pilnujemy żaru. No i taki pieniek się żarzy. Jak się zjara, dokładamy kolejnego, on się pali 2 godziny. Cały czas na przyduszonym powietrzu. Sobota, nie. Tak, sobota, pierwsza godzina, czyli piątek po północy. Źle się stało. Miał być żar w okolicy północy, południa mówię. Miał być żar, żeby założyć na noc. Tu jest kawał drewna, który... No dobra, kładziemy się spać. Muszę to zrobić tak, żeby wystarczyło do rana. Spójrzcie na to.
Tam pod spodem jest pełno żaru. Tam to wszystko się rozpali. Źle zrobiła moja małżonka. No źle żeśmy rozplanowali, że chciała się ogrzać. Wrzuciła kawał dobrego drewna, to drewno się paliło zamiast godziny, to zamiast 3 godzin, znaczy zamiast spalić się w godzinę, po dwóch jeszcze jest w połowie. Trzeba jakoś to sobie rozwiązać. Myślę, że to do rana spokojnie. Zobaczcie, kawał drewna wytrzymają. Popiołu nie ma za dużo. Jest dobrze. Hej, jest sobota. 8 rano. Zobaczmy, co tu się dzieje. O. Jak to wygląda po nocy kolejnej. Trzeba przypilnować, żeby to nie zgasło. Po nocy, no dobra. Klucuszek. Jeden. Drugi. Trzeci. Jedziemy, dzień trzeci. Do domu. Słuchajcie, jest godzina 17 czy 18 sobota. Tak wygląda, taka ilość popiołu. Ale światło. Ten pianik tu się smaży i smaży. Taka ilość popiołu jest. Jeszcze się nie wysypuje. Ok. Dokładam jakiegoś takiego malutkiego jednego. Niech się jara. Spalam. Na pewno jak robię na noc wkłady, to nie używam brzozy. Ona jest za szybko się pali. No dobra, 18. Widzimy się w okolicy północy, jak będę robił sad na jutro i jutro, jak to wygląda po zakończeniu jarania. Załadujemy ostatni wsad. Co my tu mamy? Kawałek brzozy. Nie, nie. To musimy załadować. To jest dąb. Tak, kawałek dębu. Drugi kawałek dębu. Takie grube kawały. No, żeby nie było. Myślę, że wystarczą na całą noc. Tu zamykam. Niedziela. 9 rano. Zobaczmy. Po nocy. O, elegancko. Wygląda. No dobra. Ja już teraz tylko wrzucę tak, żeby to rozpalić. W celach zrobienia wypalenia tego. Czyli to już pełne powietrze. Niech się jara. Zobaczymy się, jak już będę wypalał to. Niedziela 11. Słuchajcie, wypalam wszystko. Już pełnym ogniem, nie na przyduszeniu. Zapytacie, czemu te szyby takie brudne. Ja mam ten system, co prawda, czyszczenia szyby, czyli tutaj powietrze, jak jest otwarte, mocno powietrze, to leci i nie pozwala, żeby sadza, dym się osadzały. No ale jak włączycie to na noc całą z przyduszonym powietrzem, no to nie ma bata, po jednej nocy szyby są czarne, więc nic z tym się nie da zrobić. Dobra, wypalam to
żeby nie było żadnych grudek żarowych. Po prostu ma być czysty popiół, bo potem odkurzaczem tym do kominków takich tego nie wyciągnę. Także tutaj już nie dokładam. To się ma spalić na pył. No i słuchajcie, niedziela, południe. Tyle zostało z 4-dniowego palenia. To już trzeba poczekać, aż wypali do końca, ostygnie. I wtedy odkurzaczykiem to tym do kominków wyciągam. 5 sekund i potem macie. Także tyle popiołu zostało z palenia czwartek, piątek, sobota. No, niedziela już nie. Że to będzie wystygnąć, to jest bardzo gorące, nie? To będzie stygnąć do wieczora. Kocioł gazowy się ani razu nie włączył. Można, można. Palenie ciągłe kominkiem. Spójrzcie, tak wygląda to już po czyszczeniu tego popiołu. Takim odkurzaczem właśnie. I za chwilę Wam pokażę, jak wygląda to przygotowane już do palenia. Doświetlę sobie. No i spójrzcie. Taki zestaw. Jedną zapałeczką podpalamy rozpałkę. I jest łup. I się rozhajcuje. Także przygotowane to do następnego palenia. I to już będzie koniec tak naprawdę tego filmiku. Pozdrawiam ciepło, grzejących się kominkiem i nie